Cześć wszystkim, tu Emil. Jesteśmy dzisiaj w Gijon z moją koleżanką Marią z Gejszaka, ekspertką od gejsz. Mario, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy spożywać doskonałe potrawy kuchni Kyoto z towarzyszką Maiko. No więc w końcu wam pokażemy na kanale, jak wygląda kolacja z prawdziwą Maiko tutaj w Gijon, dzielnicy gejsz. Więc... Tak, nie turystyczny event, tak, prawdziwa kolacja. Będziemy sam na sam z Gejko, z Maiko, przepraszam, Maiko, czyli? Uczennicy na Gejko, właśnie. Na gejsz. To zapraszamy do środka. Jesteśmy teraz na głównej, jednej z głównych ulic Gijon. Idziemy do prawdziwej herbaciarni, gdzie gejsze zabawiają swoich klientów wieczorami. Wchodzimy w boczne uliczki Gijon. Tutaj się kryją najlepsze herbaciarnie. Najlepsze gejsze, tak! Wynajmowanie gejszy na wieczór, na kolację, to nie jest coś takiego, co się robi codziennie, więc mam oczywiście prywatny pokoik, do którego przyjdzie nasza Maiko. Mamy także menu, będziemy zamawiać dobre jedzonko. Oczywiście przy spotkaniu z gejszą należy coś spożywać, a w Kyoto jest naprawdę bardzo dobra kuchnia. Kaiseki Ryori lokalna jest naprawdę niesamowita i warto spróbować w trakcie pobytu w Kyoto. Dzisiaj będziemy na prywatnej kolacji z Maiko, ale jak przyjedziecie do Gijon, będziecie w Kyoto, będziecie chcieli zobaczyć właśnie gejsze tutaj w Gijon, przyjedziecie, to czego nie robić? Bo wiem, że są pewne rzeczy, których nie powinniśmy robić tutaj w Gijon. A więc przede wszystkim wydaje mi się, że najlepszą radą jest kupienie kolacji z Maiko, zamiast stalkowanie ich na ulicach i robienie zdjęć. Bo to jest jednak wspieranie tej japońskiej tradycyjnej kultury swoimi pieniędzmi, zamiast stalkowanie biednych nastolatek na ulicy. No tego nie lubią, nie? Nie, nie lubią. Poza tym to jest trochę też moim zdaniem dziwne. Grzeczne też. Tak, niegrzeczne, tak, to jest dziwne. Na Gijon są znaki w ogóle nie dotykać gejsz, prawda? Mm. No. Nie biegać za nimi. Tak. Tak, nie używać selfie. Też. Jak się przychodzi na kolację z gejszą, to myślę, że po prostu trzeba postępować według etykiety japońskiej. Więc trzeba przed spotkaniem troszkę poczytać na ten temat. Nie być głośno, nie upijać się za bardzo. No, ale pić będziemy, bo jednak... Oczywiście, że będziemy pić, ale nie aż tak. Są różne pijackie zabawy też. Są pijackie zabawy i chyba będziemy w niej. No, mam nadzieję. Dobra, jedzonko wleciało też na stół. Taki zestaw mamy różnych potraw dopasowanych do sezonu. Teraz jest sezon letni, więc mamy tutaj klony zielone, tu jest kaczka, to jest, ojej, to jest tak wszystko pięknie zrobione, że nie wiem, co za koncept. Krewetka, to wiem. Tofu. A w postaci galaretki. No. I tutaj są kiszonki, tak? Kiszonki. Szybko. Kolejne piękne rzeczy na stole. Nie wiadomo, co to jest. Nie wiadomo, co to jest, tak? Ja się boję, jak mózg. Wiadomo, co to jest. To jest tuńczyk, to jest ryba hamo, to jest nie wiadomo co. No właśnie, a to i to jest jakiś ślimak morski. Wszyscy są bardzo podekscytowani tym ślimakiem. No, spróbujemy. Oni tutaj marudzą, ślimaka nie chcą zjeść dobrego. A to wszystko tak dobre. I jak? I ślimak jest też dobry. Chrupie. Bardzo ci chrupie. Bardzo ci chrupie. Bała. Trochę stres. Ona się stresuje, my się stresujemy. Ona się bardzo stresuje. Ja się nie stresuję. Ja się nie stresuję, ja już z nią tutaj się koleguję. Tak? Już znasz? Ja ją znam, bo widziałam jej debiut. Wtedy oprowadzałam turystów i zaszliśmy do Miyagacia i wiedziałam, że debiutują Maiko i wtedy zrobiłam jej zdjęcie też. Ile ma lat? Się... Ona ma 17 lat, myślałam, że ma 15, bo zazwyczaj Maiko debiutują jak mają 15-16, ona jest trochę starsza. Ale wygląda bardzo ładnie. Ej, dyska. Co to dyska. To dobra, daj się wyjść oka. Maiko oplewa, Nihonshu. Trzeba się rozluźnić trochę.
やっぱりこうやってお客さんと話せることがうちにとってはすごく楽しいですし、緊張してる。初めの方はやっぱり緊張したんですけど、最近少しずつ慣れてきましたね。すごいおねす。そう、うちはもともと中学校の部活で、おことと三味線を習ってまして、やっぱ小さい頃からお着物とかも好きやったので、舞妓さんになろう思って京都に来ましたね。出身は東京ですね。はい、東京から来ました。すごいね。京都に東京の舞妓さんいっぱいいらっしゃいますか？あ、そうですね。でも最近増えてきてると思います。はい。だからスマートフォンとかあんまり持てへんので、使えないですか？うん、はい、そうですね。やっぱり宮会社って禁止です。その上の舞妓さんとかも持ってはる方も館にやっていはるんですけど、うちは持ってへんくて、やっぱりその最近の曲とか逆に知らしまへんですね、あんまり。京都に来て両親は反対してなかったんですか？あ、難しいですね。母はすぐに賛成してくれはったんですけど、舞妓になってから何か今まで思ったことがないこと、なんかびっくりしたことがありますか？知らない。知らない。うん、そうですね。やっぱりお客さんと、いろんな年代のお客さんと話させてもらうんですけど、やっぱほんまに知らない世界がほとんどやのんで、いろいろびっくりすることがたくさんありますね。舞妓になってお話しさせてもらって、たくさん驚いてます。一番大変なことは何でしょう？大変なことは、あんまり一番とかあらへんなんですけど、やっぱり自由があらへんことは、ね、慣れてきたんですけど、やっぱりでも、初めの頃は大変やなって思ってましたね。舞妓になって、その仕事の達成感感じてますか？そうですね。やっぱりその舞妓になるまでに約1年間の修行があるんですけども、やっぱりそれを終えて舞妓になった時もまあ達成感はありますし、一番行きたい国ありますか？日本じゃなくて海外。ポーランドほんまに行ってみたんですけども。ありがとうございます。でもヨーロッパがやっぱり好きなんですかね。Co kazała, że założę Maria? Ją widziała, jak ona została majką na ceremonię. Pokaż. O, kiedy to jest? Mamy naszą piękną majkę dzisiaj, żeby nam zaprezentowała swoje kimono. I to powiedziała mi. Myślę, że jest to specjalny materiał, taki bardzo cienki na lato. Są fale morskie. Morskie fale. I wachlarz, bo jest gorące, więc się przydał. Majko się zawsze wachluje, kwiaty też. Także więc to jest bardzo takie letnie kimono. Obi jest zrobione też ze specjalnego materiału na lato. To nie jest zwykłe obi, jest o wiele lżejsze. Tutaj widzimy hortensje, które są złote. I głównie właśnie wzór opiera się na złotych hortensjach, więc też jest bardzo zdobniczy i bardzo elegancki. To jest herb, tak? Tak, każda majka, która ma obi z takim wzorem na dole, pochodzi z domu Komaja. Wow. Więc jak już staje się bardziej doświadczona, to wiąże obi jagę w miyagacio. W Gionkobu tak się nie robi, ale ona akurat teraz jest jeszcze w pierwszym roku, więc ma płaskie obiage. Obiage jest uciła, czyli taki duży wachlarz na lato. To Sinaho jest w pierwszym roku, więc ma czerwony kołnierz. Później zmieni na bardziej biały. Również ma pomalowane tylko dolną wargę. Jak będzie w drugim roku, będzie mogła malować obie wargi na czerwono. I teraz nosi fryzurę Waresinobu. Później zmieni w późniejszych latach na ofuku, a później na perukę geisha. Obidome lub pochiri w dialekcie Kyoto to jest najdroższa część
kimono Majko i tylko Majko je noszą. Jest zrobione z prawdziwego srebra, z prawdziwego złota i z prawdziwych klejnotów. I jest to skarb każdego domu gejsz. Możesz zrobić, proszę. Wow. Tak. Ważna sprawa, nasza Majko jest niepełnoletnia, więc nie może pić alkoholu z nami. Jak wrażenia? Kolacja z gejko, z Majko. No, bardzo fajne przeżycie. Jeszcze fajnie jakby się tak bezpośrednio porozumieć, ale no... Trzeba będzie się uczyć japońskiego. No nie, jakby... お店を出た時からそのお茶屋さんとかに向かうまでがのもうあのお客さんの時間やのでやっぱりその取る分にはまあええのんですけどその止めてしもたり車やったりやっと通れへんくなってしまうのでそこはちょっと困る困りますね。でやっぱりあの結構最近外国人さんのマナーが悪いってみんな言わはるんですけども、この外国人さんは一回断らしてもうたら、あの、あ、すまへんって言って、そういいえって、すごい諦めてくれはれるんですけど、結構日本人の方が、結構一度断ってもなんか、あの、あ、すまへん言いながらここで取った後に、あと一枚だけ言って、すごいかけてきはったりもしますね。Nasza Majko teraz nas opuściła, bo zaraz będzie dla nas tańczyć. To już jest ten moment wieczoru. Gdy będzie dla nas tańczyć. Co będzie dla nas tańczyć? Maria, już kończyłeś? Ja muszę przepchnąć. Generalnie teraz mamy lato, więc Majko tańczą letnie piosenki. Ja powiedziałam, że a, znam nazwę hotelu, czyli świetliki letnie. Ale ona wymieniła jeszcze jedną, która jest tańczona tylko w Miyagecio. Ja jej nie znam, tej piosenki. Stwierdziła, może tańczę to, żeby nam pokazać swoje umiejętności. Bo jest pierwszoroczna Majko, a zna aż 10 piosenek, więc to jest bardzo niesamowite. Jest naprawdę ambitna, talentowana. Bardzo ciężko pracuje. To są cztery sezony w Kyoto. Pierwsza zwrotka opowiada o sakurach na wiosnę, o tym jak sakura ma podobny kolor do koloru ust. Później jest refren, że najbardziej kocham Gion, że tęsknię do Gion i że tęsknię do widoku właśnie Darari Obi, tego Obi Majko. Druga zwrotka to jest lato, bardzo gorąco, trzeba się wachlować, siedzi się nad rzeką. Tęskni się do swojego kochanka. Potem jest refren, potem znowu jest jesień. Na jesień rzeka Kamo wysycha. Można usłyszeć głuchy dźwięk dzwonu w świątyni. I wtedy już Majko staje się bardzo, bardzo smutna. Zaczyna płakać właśnie za swoim kochankiem, za kimś, kogo kocha. Czwarta zwrotka to jest zima, jest bardzo zimno, musi się ogrzać czymś w herbaciarni, patrzy smutnie przez okrągłe okno i tęskni właśnie za swoim ukochanym. I jedna taka rzecz,
herbaciarnia, w której wynaleziono, w której napisano Giongkota, została spalona w zeszłym miesiącu. Aha, i można robić selfie z gejszą, nie ma problemu. Tylko trzeba się zapisać na taką imprezę elegancką, jak my ma tutaj mamy. Będziemy tam zagrać w gry. Na czym ta gra polega? Więc to jest gra, w której się pije alkohol. To już mi się podoba? Tak, ja też ją bardzo lubię. Chodzi o to, że musimy do muzyki dotknąć tego pudełka. Ale możemy je też zabrać i wtedy trzeba pokazać pięść. Jeśli zrobi się tak, przegrywa się. Trzeba położyć wtedy pudełko. I tak. I muzyka przyspiesza, piosenka przyspiesza. Ja muszę położyć, trzeba być bardzo czujnym. Nasza Majka jest z nami żegna. Okini. Tak wygląda właśnie wieczór spędzony w japońskiej herbaciarni w Gion z prawdziwą gejszą. Nie żadne tam turystyczne jakieś spotkanka czy coś takiego. Aczkolwiek turystyczne spotkania nie są złe. No nie, nie są, no bo to jest jedyna okazja dla większości my osób. My nie jesteśmy prawda? Pierwszy raz. Tak. Tutaj jesteśmy właściwie któryś raz z kolei, więc dla nas to nie było pierwsze spotkanie, ale dla osoby, która pierwszy raz chciałaby spotkać gejsze, turystyczne eventy są jak najbardziej w porządku. Bo to można jest jedyna okazja. W sumie. Jedyna okazja tak. Jest tanio przede tak. Wszystkim, bo takie kolacje nie są aż tak tanie jak te eventy dla turystów. I jest to dobra okazja, żeby pierwszy raz zaznajomić się z tą kulturą, a później właśnie zamówić sobie gejsze na kolację. Tak, jak się to spodoba, prawda? Tak. Takie spotkanka z gejszami także organizujemy. Jakbyście kiedyś mieli okazję przyjechać do Kyoto i chcieli spotkać prawdziwą gejszę, to zapraszamy do kontaktu. Jest to możliwe jak najbardziej. Tak. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Specjalny odcinek z Gion. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie.